mnie przyszedł. Zobacz, Blonka miała operację na oczko, bo okazało się, że ma tam guza. Nie, to ma taki łysy pyszczuś i mini kiteczkę. Ale już jutro będę miała ściągane w szwy i będzie wszystko ok. No nie, Doncia? No bonjour. No jak? A to jest teraz taki tiktoczek. Tiktaczek. Ty jesteś taki tiktaczek mały. No to takie mięsko, albo tłuszczek. Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Dawno nie było takiego klasycznego vloga tygodniowego, może też pielęgnacja. Ale zbieramy się dlatego, że idziemy dzisiaj pierwszy raz oglądać to mieszkanie, które kupiliśmy w tamtym roku. Więc nie mogę się doczekać. Powiem szczerze, jestem lekko zestresowana, no ale zobaczymy. Więc najpierw leci tonik, używam teraz tego z The Oli Botanica, Build Me Up. Bardzo fajny, taki z tych mlecznych, który ja bardzo lubię. No i też jak widzieliście, wczoraj byłam na paznokciach, więc takie odgruzowywanie się od wakacji w sumie już przeszłam, bo po tych wszystkich ekscesach z piaskiem, wiatrem i tak dalej, miałam tyle piasku we włosach, że myjąc normalnie szamponem na wyjeździe, nie byłam w stanie ich wystarczająco dobrze oczyścić. I dopiero jak użyłam peeling na skórę głowy, to wszystko mi zeszło i teraz już w końcu nie mam tego piasku, ale no już myślałam, że się go nigdy nie pozbędę, bo ja naprawdę skupiałam się na tym, żeby dobrze oczyścić tą skórę głowy, ale no zwykłym szamponem się po prostu nie dało. Teraz w ogóle używam cały czas kosmetyków z The Oli Botanica, bo miałam z nimi współpracę na Instagramie i tak mi one podeszły, że miałam je też na wyjeździe i cały czas sobie ich używam i takim moim największym hitem, oprócz właśnie tego peelingu, bo testowałam ten peeling, genialny jest, to ten 20 Seconds Magic Eye Treatment jest genialny i bardzo mi się podoba to, że właśnie jakiś czas temu, już w sumie nawet dłuższy, zmienili opakowanie, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Więc zbieram się i będziemy lecieć oglądać to mieszkanie. Z jednej strony dobrze, że akurat dzisiaj jest tak pochmurno, bo będę mogła zobaczyć, jak jasne albo ciemne jest to mieszkanie. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która najbardziej mnie stresuje, czyli to, czy wiecie, to będzie jasne mieszkanie, czy ciemne. Widzę, jak to jest u nas, chociaż my mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jasne mieszkanie. I to jest coś, co tak naprawdę nie możecie sprawdzić, dopóki to mieszkanie nie stoi. Dlatego tak bardzo jestem taka, wiecie, pełna obaw, no bo wszystko inne można w większości ograć, ale jak mieszkanie będzie ciemne, to zobaczymy, więc jeszcze filtr. Czekajcie, jakiego sobie filtra dzisiaj użyć. No może użyję sobie tego z Vichy, czyli tego też, co miałam na wyjeździe. Miśki też już są z nami, bo my w sumie dojechaliśmy do Wrocławia o 3:30. W ogóle to była tak fajna trasa, bo Alan w ogóle nie był zmęczony, bo wyspał się w samolocie i tak mało osób było na drodze, no środek nocy, więc bardzo przyjemnie mu się jechało, co bardzo mnie cieszy. No i właśnie tego samego dnia pojechaliśmy już po miśki, więc sobie tutaj już urzędują w domu, to bardzo mnie cieszy, bo nie ukrywam, że już za nimi tęskniłam i w samolocie między czytaniem książki to przeglądałam po prostu po kolei wszystkie zdjęcia miśków, jakie mam. No ale lecę się teraz malować i zobaczymy. Jesteśmy już na mieszkaniu, jak słychać, i powiem Wam, że jestem zadowolona, bo nie jest ciemno. A bardzo się właśnie tego bałam, bo mamy tutaj salon z kuchnią i jest tylko jedno, takie dosyć duże co prawda, bo praktycznie na większość ściany, okno balkonowe. No ale widzicie, jest bardzo pochmurno dzisiaj, a ja nawet nie stoję przy oknie, więc tu dopiero jest przy oknie, więc spoko. Dobra, oglądamy dalej. Jesteśmy już tutaj prawie godzinę, zaraz musimy uciekać. Ale powiem Wam, że jak już tak dokładnie sobie wszystko przejrzeliśmy, to jesteśmy super pozytywnie zaskoczeni. W ogóle to mieszkanie wydaje się być super przestronne, mimo tego, że jest dużo mniejsze niż nasze. Jest jasne, fajnie wszystko jest. Już tutaj sobie właśnie cały salon z kuchnią tak w głowie robiliśmy i naprawdę
No, to może fajnie wyglądać, więc... Widzę też dużo podobieństw do naszego mieszkania. Łazienka jest w sumie tak samo, może nie tak samo, bo my mamy jeszcze jedną wnękę, ale ogólnie jest podobnie ustawiona, więc jako, że to, co ja mam w naszej łazience, nam się sprawdza, to myślę, że też zrobimy podobny układ. No. Fajnie. Jeszcze chwilę co prawda musimy poczekać, bo to jest takie pierwsze wejście, gdzie mogliśmy sobie po prostu wejść i popatrzeć, ale ogólnie no jeszcze chwilę czekamy, a potem wchodzimy i będziemy działać. No dobra, to co, chyba w ogóle musimy pogadać. Jako, że przez cały miesiąc nie było żadnych takich po prostu tygodniowych vlogów, a niestety dosyć dużo się działo i jesteście ciekawi. Ja oczywiście wszystkiego powiedzieć na ten moment przynajmniej nie mogę. Chciałabym to zrobić dopiero w momencie, kiedy już wszystko będzie ogarnięte. Ale jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, a szczególnie moją markę, to wiecie, że w tym momencie jest ona zamknięta. I na początku dużo osób się przestraszyło, że w ogóle kończę z prowadzeniem marki odzieżowej, więc od razu na samym wstępie powiem, że nie. My cały czas pracujemy i cały czas projektujemy nowe rzeczy, odszywamy, testujemy i tak dalej, więc kompletnie nie zamykamy marki. Natomiast ze względów niestety niezależnych od nas musieliśmy tą markę zamknąć i wrócimy pod nową nazwą. Ja widziałam, że już niektórzy wykminili, oczywiście historie dopisane. Ja Wam wszystko powiem w momencie, kiedy będę mogła, kiedy już rozpoczniemy markę na nowo, kiedy już wszystko po prostu zacznie toczyć się dalej, więc po prostu na ten moment chcę, żebyście wiedzieli, że nic tutaj się nam, no teoretycznie zawaliło nam się, ale nie pod kątem tego, że zastanawialiśmy się, żeby skończyć z marką i też przed samym zamknięciem zdecydowaliśmy się zrobić minus 50% na wszystko, co było na stronie, nie wszystko, co mieliśmy, ale to były takie po prostu już pojedyncze rozmiary, pojedyncze sztuki i doradzano nam, żebyśmy po prostu zutylizowali te rzeczy, natomiast ja nie bardzo nie chciałam tego robić, no bo czemu mam marnować i utylizować rzeczy, które są w 100% dobre, które są świetnej jakości, które normalnie by się sprzedały, tylko po prostu nie akurat w tym momencie. Więc stwierdziłam, że dobra, po prostu sprzedajmy to minus 50% i nawet dając tą promocję minus 50%, my po prostu nie dość, że nie zarabialiśmy, to jeszcze byliśmy stratni, ale żeby po prostu to poszło do osób, które chcą te rzeczy nosić. I powiem Wam, że w ogóle ja już wiem, dlaczego nie chcemy robić nigdy w ogóle, no, tak jak mówię, my jesteśmy na tym stratni, więc nigdy nie będziemy mieć promocji minus 50%, ale wiem, dlaczego też nie chcę robić takich promocji, gdybym nawet miała w przyszłości, bo po prostu zostaliśmy też zwyzywani od oszustów i tak dalej, że w ogóle jakieś takie niby szemrane akcje robiliśmy, żeby ludziom uciekały te rzeczy z koszyków. Nie wiem w ogóle, jaki mielibyśmy mieć w tym cel. I po prostu mi się zrobiło tak przykro, bo wiecie, wszyscy nam mówili, żebyśmy po prostu zutylizowali te rzeczy, żebyśmy się nie bawili w te wyprzedaże, a ja stwierdziłam, że nie, ja jednak chciałabym to sprzedać. Oberwaliśmy za to, że po prostu sprzedajemy te rzeczy taniej i ludzie się po prostu zdenerwowali, bo nie udało im się kupić to, co chcieli. Więc to zakończenie tej marki było takie trochę średnio, no po prostu zrobiło mi się przykro już jako samemu człowiekowi, nie jako marce, bo pamiętajcie, że za marką stoją normalni ludzie. Czasami zbyt emocjonalnie i zbyt emocjonalnie podchodząc do wszystkiego. No ale dobra, sprzedało się, my chcieliśmy, żeby ta wyprzedaż trwała 3 dni, sprzedało się w godzinę. Ja też nigdzie wcześniej na YouTubie nic o tym nie mówiłam, bo tak naprawdę to była bardzo szybko akcja. Musieliśmy bardzo szybko działać po rozmowach z prawnikami i tak dalej, i tak dalej. I wycofaliśmy też ze sprzedaży takie kolory, gdzie było więcej sztuk. I mowa tutaj o baby blue, o blush pink, o deep grey, o jet black. Najbardziej przykre jest też to, że przed samym zamknięciem mieliśmy uszyty, może nie, że cały nowy kolor, bo to był to były hoodie oversized i spodnie regular. I te rzeczy wrócą też w innej wersji. Zastanawiałam się, co tutaj zrobić, żeby to jak najlepiej wyszło, żebyśmy po prostu nie byli w plecy kilkadziesiąt tysięcy. I wymyśliłam bardzo fajny pomysł. Prawda, nie zrobimy nic na tym, ale skorzysta ktoś inny.
To jest też super fajne, więc jak widzicie, dosyć dużo się u nas dzieje i też jeszcze inne rzeczy, o których po prostu nie chcę mówić, więc ten humor w ostatnim czasie był naprawdę słaby, dlatego stwierdziliśmy właśnie z Alanem, że dobra, póki teraz dzieją się rzeczy, na które my nie mamy wpływu i nie możemy nic przyspieszyć, no Dysiu mi się tutaj wcina, żeby go drapać, to pojechaliśmy po prostu na chwilę na tą fuertę, żeby trochę słońca zdobyć i żeby, wiecie, troszeczkę po prostu odpocząć od tego. Jak widać, wstałam dzisiaj, wykąpałam się, pomalowałam się, nawet nagrałam dwie rolki, więc to już na ten moment jest dla mnie sukces, szczególnie patrząc na to, jak wyglądały właśnie ostatnie dni przed wyjazdem, więc cieszę się, że na razie jestem w tym takim lepszym miejscu. I tyle. Bardzo chciałabym tylko jeszcze podziękować osobom, które kiedy dowiedziały się o tym wszystkim, to wysłało mi kilka słów wsparcia. Nie ukrywam, że kompletnie nie spodziewałam się, że tak zacznę ten rok i że tak będą wyglądały dwa pierwsze miesiące, więc każde wasze takie słowa wsparcia i że upewnialiście mnie w fakcie, że moja marka musi być na rynku, bo to jest coś, co uwielbiacie i że jesteście zadowoleni z jakości i czekacie na nowości, bardzo mi pomaga, bo upewnia mnie po prostu w tym, że to, co robię, robię dobrze. No i czasami, wiecie, każdy człowiek po prostu takiego czegoś potrzebuje, bo zawsze są takie momenty zwątpienia, czy w ogóle to, co robimy, ma sens, czy po prostu nie zamknąć tego wszystkiego i tak dalej, więc dziękuję. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tej lampki, którą sobie kupiłam do nagrywania, bo mam taką z Amazona, tutaj zawsze jest tak ciemno, więc rzadko w ogóle pokazuję, jak robię pranie, ale jest tak ciemno, a widzicie, że nawet to światło nie jest takie najgorsze. A właśnie już kończę robić pranie tych wszystkich rzeczy, które miałam na wyjeździe i na końcu piorę rzeczy na siłkę, czyli wszystkie leginsy i staniki z Jim Clamour i pomyślałam, że wam to przypomnę, dlatego że od czasu do czasu piszecie mi, jak ja piorę te rzeczy, że one mi się nie niszczą i że one są cały czas w dobrym stanie, bo tak naprawdę nigdy nie wywaliłam żadnej pary leginsów z Jim Clamour ze względu na to, że one mi się zniszczyły czy rozwaliły i tak dalej. I pierwsza rzecz, którą robię tak naprawdę ze wszystkimi rzeczami, jakie piorę, to daję na lewą stronę zawsze. I tak naprawdę najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o pranie takich rzeczy na siłownię, to jest to, żeby nie dodawać do nich płynu do płukania, dlatego że to jest płyn, który będzie zmiękczać nam tkaniny czy dzianiny, a my tego, jeżeli chodzi o rzeczy na siłownię, nie chcemy, dlatego ja do prania daję tylko normalny płyn do prania, bez żadnego zmiękczacza. Jeżeli chodzi o pranie, to ogólnie powinno się je prać do 30 stopni, natomiast akurat, nie wiem dlaczego, ale moja pralka nie ma takiej opcji, bo ja mam 20, 40, 60 i 90 i bardzo często jest właśnie napisane, żeby do 30 prać, tak samo jak na przykład wiskozy, bardzo często pierze się do 30, dlatego że jeżeli będziecie prać je w 40 czy w 60 stopniach, to one mogą się bardziej kurczyć. Chociaż też pamiętajcie, że jeżeli chodzi o wiskozę, jeżeli nawet ona wam się trochę skurczy w praniu, to później wystarczy ją tak bardzo ładnie wyprasować i ona wtedy wraca do normalnej długości. Sprawdzone, potwierdzone. Więc ja zazwyczaj daję na pranie codzienne jeszcze tylko płyn do prania. W ogóle bardzo lubię, jak pachnie ten Lenor, ale rzadko go używam, dlatego że zazwyczaj jednak robimy pranie z Alanem takie mieszane, a on tego płynu nie może, bo ma AZS niepotwierdzone, ale nie jest w stanie chodzić w ubraniach, które są prane w takich normalnych płynach, więc mamy hipoalergenik. Ale jeżeli w ogóle macie jakieś takie fajne płyny, które super ładnie pachną, bo właśnie problem jest z tym, że te płyny do płukania hipoalergiczne, no pachnie ładnie, ale wiecie, nie jest to jakiś taki sam jakiś szał, to możecie dać znać, jaki polecacie. Są też płyny do prania osobne do rzeczy na siłownię, ale ja nigdy tego nie używałam i no naprawdę z tymi rzeczami nic kompletnie się nie dzieje. Właśnie jeżeli dbacie o to, żeby nie prać ich w zbyt wysokiej temperaturze i żeby nie dodawać płynu do płukania. Jeżeli chodzi o suszarkę, to niby można, natomiast ja nie mam suszarki do ubrań. Suszę je tradycyjną metodą, więc tutaj nie, no nie wypowiem się. No ale i to już jest ostatni
ostatnia pralka, całe szczęście, bo w ostatnim czasie po prostu tyle pralek poszło, żeby to wszystko wyprać, bo po tym wyjeździe to po prostu te rzeczy były chyba najbardziej zajechane w piasku i we wszystkim. Po Omanie nie było tak źle. A tutaj w tle widzicie dywan, bo znowu dawaliśmy go do czyszczenia takiego profesjonalnego, więc też musimy jeszcze tutaj muszę ogarnąć i wtedy go tam wyciągnąć. Powiem wam ostatnią rzecz, już uciekam. Ale ten dywan to jest ten sam, który mieliśmy wcześniej. Oba kupiliśmy na Westwingu i powiem wam, że w ogóle różnica w jakości jest ogromna. On dalej jest tak samo drogi, jak nie droższy niż ten wcześniejszy, który kupowaliśmy. Ale jakościowo tamten był dużo lepszy. Bardzo szkoda, bo on już teraz, a mamy go no krótko, nie wygląda tak najlepiej. Ja wiem, że ja mam 3 psy, które się tarzają, jedzą kostki i tak dalej na tych dywanach, a to jest dywan z długim włosiem. No ale dalej, średnio jestem zadowolona. Ciężkie życie, pluszeczka. Co robisz? Śpulkasz sobie, tak? Przyszliśmy sobie do Ikei patrzeć już powoli na różne rzeczy, co nam pasuje z Ikei do tego mieszkania, a co nie. I wydaje mi się, że ta kuchnia nie jest najgorsza. Podoba mi się to drewno, ale boję się, jak ono będzie wyglądało kolorystycznie w tym mieszkaniu, no bo wiecie, to, że drewno tutaj wygląda spoko, to nie znaczy, że będzie spoko wyglądało. Chodzi mi o kolor w mieszkaniu. Na pewno nie podobają mi się te ciemne blaty, chciałabym zrobić też jasne. Ale ta kuchnia na razie najbardziej mi się podoba ze wszystkich, które widziałam. Na pewno też nie chcę robić takich przezroczystych szybek, bo wiem, że to będzie denerwowało, ale na razie jeszcze oglądamy dalej. Ta kuchnia mi się też podoba, chodzi mi o fronty, oczywiście w innym kolorze i inne uchwyty, ale właśnie nie wiem, czy bym chciała iść w to, czy bardziej w drewno. Boję się, że znowu jak będą zaraz panele drewniane, to będzie zbyt drewnianie. Więc może jednak coś takiego, tylko że chciałabym w beżu. Nie wiem w ogóle, jakie opcje kolorystyczne są tutaj w Ikei, ale na razie wiecie, rozglądamy się. Albo po prostu pójdziemy w klasykę i zrobimy takie fronty. Bo to też mi pasuje, tylko że znowu jeszcze muszę zobaczyć, jak wygląda sprawa z wyspą, bo chcemy mieć wyspę, ale chciałabym taką, żeby ona była podzielona na pół i żeby tutaj można było usiąść. A tutaj, żeby były jeszcze szafki. Nie wiem w ogóle, czy też w Ikei da się to zrobić. Ale takie wiecie, fronty są moim zdaniem ponadczasowe i one zawsze będą wyglądały dobrze, szczególnie jeżeli zrobi się to w dobrych kolorach. No bo my też mamy w sumie bardzo podobne i ja uważam, że nasza kuchnia jest bardzo ładna. No, gdybym tak nie uważała, to bym nie miała takiej kuchni. Ale no, wydaje mi się, że to nie jest najgłupszy pomysł. I przyszliśmy jeszcze do Obi najpierw, zobaczyć, jakie tu są płytki do łazienki. I jak wcześniej byłam bardziej, chciałam iść w taką szarość, tak teraz na razie jestem bardziej w beż. Bo tak myślałam, żeby właśnie zrobić, że całe mieszkanie takie bardziej, wiecie, neutralne, beżowe, z jakimiś takimi mocniejszymi akcentami i myślę o takim zgaszonym bordo albo zgaszonym granacie. I właśnie te beżowe płytki mi się podobają. Jeżeli ktoś z was je ma, to możecie dać znać, jak wam się użytkują. No, na pewno laski, które będą miały czarne włosy, nie będą jakoś super zadowolone, ale blondynki już myślę, że tak. No plus to jak widzicie nie jest super gładziutkie, więc myślę, że no, do tej łazienki będzie się nadawało. To są te, które wam pokazywałam, ale też jeszcze teraz zobaczyłam te. One są takie bardziej neutralne, są zdecydowanie jaśniejsze i one wyglądają, nazwa jest taka. Fajnie, że są dostępne dwa rozmiary, czyli te 60x60 i 120x60, ale myślę, że właśnie w coś takiego chyba bym chciała iść. Jeszcze przerwa na paczkomat, bo przyszły serki, a Dyzio ma jakąś taką dziwną tradycję, że on musi iść spać z serkiem w pyszczku. I nam się serki skończyły, więc Dyzio był bardzo niepocieszony z tego powodu. Jestem już z powrotem i zajechaliśmy jeszcze przez paczkomat, tak jak widzieliście, ale tam później mi już skończyła się pamięć w telefonie. I w ogóle w ramach też ostatnio niełatwego czasu Alan zamówił mi książkę, o czym nawet mi nie powiedział. Alan zamówił też sobie książkę, więc nie wiem teraz czyja jest czyja. Ta jest... Czekajcie, co to jest za książka? Aha, dobra, to pewnie jest dla mnie. Perfekcjonizm, jak uwolnić się od samokrytyki, by zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę. Okej. Okay. Techniki i ćwiczenia. No już widzę, jak mi się chce robić jakieś ćwiczenia.
ale faktycznie to są jakieś takie ćwiczenia, gdzie trzeba wypełniać. I na przykład mamy: zacznij od burzy mózgów. Przez 5 do 10 minut wypisuj wartości, które mogą odzwierciedlać to, kim jesteś, co daje ci najwięcej szczęścia, za czym się opowiadasz, w obronie czego stajesz, przeciwko czemu występujesz. Jakie wartości wpajano ci w dzieciństwie? Wskaż, które nadal są dla ciebie ważne, a które zostały przez ciebie odrzucone. W co wierzysz? Widzę, że tu jest więcej zadań niż tekstu. Bo tu mamy jeszcze: w jakich sytuacjach nie ujawniasz swoich opinii, pomysłów, pragnień i potrzeb? Jakie zalety ma zatrzymywanie swoich myśli i opinii dla siebie? No dobra, no przejrzę, ale nie jest to mój typ książki. Alan zamówił sobie marketing internetowy w Google. Pierwszy raz widzę taką książkę, bo to jest o pozycjonowaniu, o adsach, analytics dla biznesu, e-commerce i marketerów. Ja też sobie ostatnio właśnie kupiłam książkę Ja też sobie jeszcze ostatnio kupiłam książkę o customer experience. Ogólnie o tym, jak pracować z klientami, ale przede wszystkim jednak, jak już tak przeczytałam połowę, to to jest bardzo w dużej mierze książka oparta właśnie o budowaniu customer experience, o tym, jak to całe... Nie mogę się skupić, jak on leta mi tak z pędzelkiem. Dyzio! Dyzio, nie siedź na misiu! Misio, teraz ty zejdź z dyzia! Po prostu pomki mają w ogóle bardzo dziwny sposób zabawy. O, teraz jest dwóch na jednego. Bo pluszak z dyziem bawią się normalnie, ale z misiem to zawsze jest tak niezręczne. O, ja chyba muszę skończyć, póki jeszcze to wszystko stoi. Ale jak widzieliście, byliśmy dzisiaj właśnie jeszcze w Ikei, w Castoramie, w Obi. Rozejrzeć się w ogóle, jakie mamy opcje. Zapytałam się was, czy polecacie też jakiegoś stolarza we Wrocławiu, dlatego że okazało się, że my w ogóle jeszcze w marcu będziemy mieć odbiór tego mieszkania, więc zaczniemy dopiero w kwietniu, ale i tak szybciej niż mieliśmy, więc w ogóle jestem w szoku, że nie dość, że jestem pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o to mieszkanie, to jeszcze będziemy mieć szybciej odbiór. Więc po prostu chciałam zobaczyć, jakie mamy opcje. Nie wiem, czy chcę robić kuchnię u stolarza, bo kolejny minus, jaki mi się przypomniał, to to, że jednak jeżeli coś się zepsuje, to pewniejsza gwarancja jest w Ikei, no bo tak na przykład jak u nas, my mieliśmy robioną kuchnię na zamówienie u stolarza, ale teraz sobie tą gwarancję mogę wsadzić wiecie gdzie, gdyż nasz stolarz ogłosił upadłość. Zaraz po tym, jak zrobił nasze rzeczy. Zresztą my dalej się nie doczekaliśmy półki, którą zamówiliśmy półtora roku temu. Dobrze, że nie zapłaciliśmy. Trzeba było pomalować. Tak, ona była już gotowa. Właśnie dziwne, wystarczyło tylko pomalować, bo oni chyba nie tą farbą na początku pomalowali. I musieli to poprawić. I już no, nie doczekaliśmy się tej półki. Więc nie wiem, czy chcę u tego stolarza robić... Ile to się przyciągało? No ale to może akurat nasz stolarz się przeciągnął, chociaż no nie wiem. Więc wiecie, jednak szybciej, bezpieczniej jest po prostu to zrobić w Ikei. A jak właśnie czytałam i rozglądałam się, to z tych wszystkich takich sklepów meblarskich, to Ikea podobno ma po prostu najlepszą jakość. W ogóle otworzyłam te książki i chyba ty będziesz te zadanka w tej książce rozwiązywał. Nie no, ale nie ma sensu. W jaki sposób prokrastynacja przyczynia się w twoim przypadku do silniejszego stresu, poczucia przytłoczenia i trudnych emocji? Czy ty sobie wyobrażasz, że ja tu ci to napiszę? No dobra, ale nie jest tylko zadanie. Ale, no właśnie, ale ty w ogóle czytałeś opinię na temat tej książki? Bo tu jest więcej pisania niż czytania. Ja nie będę pisać. Ale dostaję jakiś feedback, a jak sobie wypełnię, to nie dostanę żadnego feedbacku. Więc z tymi kuchniami to takie było chaotyczne, co nagrywałam, ale po prostu na razie się rozglądamy, szukamy opcji. Ja muszę sobie zrobić Excela i po kolei wszystko wpisać, żeby... Bo mamy jakiś tam w głowie budżet na wykończenie tego mieszkania i fajnie byłoby się w nim zamknąć. Patrząc po moich inspiracjach, to nie, ale ja się muszę pohamować, bo to tak nie może wyglądać, że ja sobie teraz będę, wiecie... różne style w tym mieszkaniu robić i kombinować nie wiadomo ile, więc oby to się udało i żeby w miarę szybko poszło, ale powiem wam, że to nie jest moje mieszkanie, to znaczy ja tam nie będę mieszkać,
a jestem podekscytowana tym, jak ja bym to miała mieszkać. Więc ja też już będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło wam się go oglądało i że z chęcią go obejrzeliście po takiej przerwie. No bo odkąd nagrywam vlogi, to nigdy w życiu nie miałam takiej przerwy. Więc dziękuję i życzę wam udanego dnia, wieczoru, poranka, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Pa!